Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Chorabik. Moim gościem jest dzisiaj pan Stanisław Bastowski, sekretarz zarządu głównego Stowarzyszenia Ofiar Wojny. Co to jest za stowarzyszenie i czym się zajmuje? Stowarzyszenie Ofiar Wojny, jak sama nazwa mówi, zajmuje się ofiarami wojny. Szczególnie chodzi o ofiary II wojny światowej, ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełniane w szczególności przez hitlerowską III Rzeszę Niemiecką, ale nie tylko, przez wszystkie reżimy, które dopuszczały się takich zbrodni, czyli zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Zawsze nam się wydaje, że takimi sprawami zajmują się ludzie, którzy mają siwe włosy na głowie. Jest pan młodym człowiekiem. Dlaczego pan osobiście zajmuje się tą sprawą? Dlatego, że tak długo już to trwa, że ci ludzie, którzy mają siwe włosy, już są bardzo starzy i nie potrafią już zajmować się swoimi sprawami. Muszą przejąć to młodzi. Tym bardziej, że ci młodzi, którzy jeszcze nie mają siwych włosów, mają w tym taki sam interes, jak ci starzy i już nie zniedołężniali. Czy może pan nam powiedzieć, jaką grupę ludzi pan reprezentuje? Reprezentuję wszystkie polskie ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, niezależnie od tego, czy te zbrodnie popełniała III Rzesza Niemiecka, czy Związek Sowiecki, czy jakieś inne państwo, kolaborant na przykład III Rzeszy Niemieckiej. Jest taka ekspertyza roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne, napisana przez profesora doktora habilitowanego Alfonsa Klawkowskiego. On już nie żyje, ale za życia napisał właśnie tą ekspertyzę, a był człowiekiem kompetentnym do tego, bo zajmował się prawem międzynarodowym, był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, był także dziekanem Wydziału Prawa Międzynarodowego oraz pierwszym prezesem Trybunału Konstytucyjnego po zmianach okrągłostołowych w Polsce. Był to człowiek na pewno kompetentny. I według tego jego ekspertyzy, opartej na dokumentacji bardzo, bardzo szczegółowej, bo wykazach szkód i cierpień zbieranych w latach 45-52, zdaje mi się, spisano 13 milionów Polaków i ich szkody i cierpienia. I wyliczono sumę 530 za tą częściową tylko ilość tych ofiar, bo wiadomo było więcej milionów 13 Polaków. 13 milionów Polaków. Tylko 13 milionów objęto tym spisem. 537 miliardów marek niemieckich się należy za ich tylko szkody. Czy pan jest posiadaniem tego dokumentu, w którym mówi się o 13 milionach poszkodowanych Polaków? Jestem. To jest podstawowa książka, opracowanie działania, na którym się opiera działanie Stowarzyszenia Ofiar Wojny. Ale co chciałbym powiedzieć? Tu chodzi o 537 miliardów marek według wartości marki niemieckiej z 1972 roku. A to, zdaje mi się, potraja tą sumę. Mówiąc o markach 1 do 1, 537 miliardów marek, tak jak dzisiejszych marek, to jest budżet federalny Niemiec. To jest kupa pieniędzy. I teraz proszę zauważyć. Lepiej wziąć 1%, a nawet 0,5% z tej ogromnej sumy, która jest, te 0,5% będzie też ogromną sumą, bo to będzie 5 miliardów marek obecnych. I użyć te pieniądze na działania pozaprawne po to, żeby nie zapłacić 99% tej sumy. A jak wiemy z raportu Banku Światowego, w Polsce można kupić ustawy w Sejmie, więc jest za co. Proszę pana, dyskusja na temat odszkodowań w stosunku do ofiar pokrzywdzonych przez III Rzeszę trwa od wielu lat. Sporo tych ludzi już nie żyje, nie doczekało tych odszkodowań. Tak. Część z nich otrzymała jakieś tam skromne pieniądze. Dotykamy tutaj bardzo ważnej sprawy. Właśnie, bo teraz żyją pokolenia, żyją dzieci, żyją ludzie, którzy mieli rodziny, które zostały bardzo poważnie pokrzywdzone. Jak się orientujemy, ostatnio nastąpiły jakieś tam drobne wypłaty odszkodowań przez III Rzeszę, dla ludzi, którzy poszkodowani przez III Rzeszę. Wypłaciły to Niemcy, ale ta suma nie jest adekwatna i nigdy nie będzie adekwatna do udowodnionych naszych roszczeń. Pierwsza rzecz, wymagająca natychmiastowego sprostowania, jest to, że pan zastosował słowo odszkodowania. To nie są odszkodowania. Nawet oni sami tego tak nie nazywają. To są świadczenia. Przedtem połowy sierpnia 2000 roku były jakieś tam wypłaty, które się nazywały zapomogami. Teraz jest nowa edycja wypłat, która się nazywa świadczeniami. To jest pierwsza rzecz, którą od razu trzeba sobie powiedzieć. To nie są odszkodowania.
Oprócz czy tego... to jest nomenklatura, którą ustalili Niemcy, czy to jest nomenklatura, którą ustalili Niemcy z polskim rządem? To jest nie. To jest ścisła klasyfikacja prawna obowiązująca wszystkie kraje, niezależnie od tego, co sobie ustanowią. Musimy jednak troszkę się rozwlec tutaj. Są tak zwane reparacje wojenne. Reparacje wojenne to są odszkodowania wojenne na, w stosunkach państwo do państwa. Natomiast cywilnoprawne odszkodowania wojenne, o których właśnie my mówimy teraz w tym programie, to jest inna, ścisła klasyfikacja prawna mówiąca o odszkodowaniach należnych osobie fizycznej od wszystkich jednostek składowych danego państwa, reżimu totalitarnego, z tym reżimem totalitarnym włącznie. Także jeżeli to zrobiło wojsko, to od wojska. Jeżeli to zrobiła jakaś fabryka, jakiś przemysłowiec, to od niego. Jeżeli to była zwykła osoba, żołnierz i on to dokonał, to od niego. Ale jest taka tutaj zasada, że jeżeli nie istnieją te fabryki, nie istnieje ta armia, nie istnieje ten żołnierz, kto odpowiada za nich? Państwo niemieckie, Trzecia Rzesza Niemiecka, a ponieważ dzisiejsze państwo niemieckie jest spadkobiercą, następcą prawnym tamtej Rzeszy Niemieckiej, to ono odpowiada. Czy państwo jesteście w stanie rzeczywiście dochodzić tych wszystkich roszczeń? Tak. Macie takie możliwości prawne? Tak. Teraz właśnie chciałbym do tego wrócić, bo nie, można się zgubić. Temat jest strasznie szeroki. Tu trzeba przytoczyć 43 artykuł obecnej Konstytucji Polskiej, który jest jednobrzmiący z prawem międzynarodowym w tej dziedzinie. A on brzmi tak. Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Cóż to znaczy? Układali to zapewne prawnicy, ludzie mądrzy, wykształceni, zawodowcy. Nie mogli nie wiedzieć, że życie ludzkie trwa tylko nieraz 100 lat, to się ludzie cieszą. A tu mówi, nie ma przedawnienia. A więc terminem ostatecznym składania roszczeń, tak prawdę mówiąc, jest koniec świata. Tak? A ponieważ ludzie żyją tylko 70, 100 lat, więc musi być dziedziczenie. To już wynika z tego, ale są jeszcze ściślejsze ustalenia. Są konwencje międzynarodowe, gdzie się mówi, ofiarą jest osoba, która doznała, a także bliscy tej osoby, nie określając, że to są tylko ci najbliżsi. A z życia też wiemy, że jeżeli się obrabuje rodziców, to się obrabowało i dziecko, jeżeli je mieli. Tak? Czy pan sobie zdaje sprawę, że roszczenie tego dziecka do osoby czy instytucji, która zrobiła szkodę, jest bardzo trudne? Jest prawnie jest łatwe, politycznie jest trudne. Bo jaką szansę macie polityczną, żeby przeskoczyć tę barierę? Tak. Jak polski rząd na to chciałbym wpływa? Chciałbym pomaga, czy nie? Ja na to odpowiem, ale pierw dwie rzeczy. Chciałbym powiedzieć tak. Są osoby, takie jak ja, które się urodziły po wojnie. Długo po wojnie. Ale są ofiarami wojny. Właśnie, mam pana prośbę, ponieważ dotknął pan swojego osobistego tematu. Czy mógłby pan się przedstawić naszym telewidzom? Bo jest pan młodym człowiekiem i jakby nie było, w hierarchii rodzinnej w sumie razem jest pan również poszkodowanym tak. przez ofiary III Rzeszy. Jestem następcą prawnym poszkodowanych moich rodziców, z których ojciec już nie żyje, ale ponieważ Niemcy, będąc zobowiązani wypłacić im odszkodowania za szkody, które im sprawili i cierpienia, ich nie wypłacili, tym samym pozbawili ich dzieci normalnego życia. Spowodowali szkody, nie wypłacając odszkodowań moim rodzicom. Dlatego ja nie miałem co jeść, ja nie miałem gdzie spać, ja miałem bardzo nędzne warunki, nie mogłem się wykształcić tak, jakbym chciał w odpowiednim czasie i tak dalej. To są szkody. I one ściśle wiążą się ze szkodami spowodowanymi przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej moim rodzicom. W jaki sposób taka osoba jak pan i wszystkie inne osoby, dzieci poszkodowanych, mogą swoje roszczenia przedstawić? Przed jakim sądem, przed jakim trybunałem mogą udowodnić, że zostały rzeczywiście poszkodowane i doznały uszczerbku? Pierwszą rzeczą jest zgłoszenie się jako osoba poszkodowana do Stowarzyszenia Ofiar Wojny lub oddziału Stowarzyszenia Ofiar Wojny. Mamy takie w Polsce i za granicą też. W Melbourne na przykład mamy też członków. Jest tam oddział. W jaki sposób? Przed sądem, żeby dojść do sądu, rzeczywiście, znamy sprawę pozwów zbiorowych na świecie. Żydzi występowali z takimi pozwami w Ameryce przed sądami amerykańskimi przeciwko III Rzeszy Niemieckiej
i rzeczywiście wygrywali. Przeciwko Polakom ostatnio również, nie wiem czy pan wie. No tak, ale to, to może zostawmy na razie na boku, bo się pogubimy. Jest taka rzecz, że takie same pozwy zbiorowe może robić każdy. Każda ofiara w swoim państwie, przed swoim sądem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie musi to być sąd amerykański, ale na pewno może być to sąd polski, rosyjski, jakikolwiek. Tym bardziej, że w Grecji zaistniała taka ciekawa sprawa, jakby precedens. Tam wystąpiła grupa Greków, rodziny, następcy prawni, po 217, zdaje mi się, Grekach zamordowanych podczas wojny przez Waffen-SS. I Sąd Najwyższy Grecji, Aeropag się nazywa, wydał takie postanowienie, że sądy greckie są w mocy rozpatrywać roszczenia obywateli greckich przeciwko III Rzeszy Niemieckiej, a miałoby się to sprowadzać do tego, że się rekwiruje dobra niemieckie, jeżeli Niemcy dobrowolnie nie zapłacą, państwo niemieckie obecne. Ale dobra niemieckie w Grecji. W Grecji lub gdziekolwiek to jest możliwe. Bo jakiś kraj... Czy pan sobie wyobraża, że Polska może zarekwirować dobra niemieckie na przykład w Stanach Zjednoczonych? Taki przykład daję panu. Jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych by się dogadał z rządem polskim, to czemu nie?